Musicie przyznać, że zaraz obok takich artefaktów jak białe skarpety w sandałach czy przedsiębiorczy Janusz biznesu, to właśnie Biedronka jest tym najbardziej legendarnym, tym najgodziwiej reprezentujących nas, cebuloków z Doliny Krzemu i kiełbasy z chrzanem. Bo z kraju matraczy to my Polacy. Sieć sklepów Biedronka opanowała całą Polskę, a słynna karta Biedronki to nic innego jak zaproszenie do Matrixa, w którym to przez wieczność aż do pożygu będziemy obserwować piekarnik, a w nim czosnkowe bagietki z Biedry, które no i trzeba przyznać, tłuściutkie aż smaczniutkie, że aż palce lizać. Przemierzając uniwersa wszechświata w poszukiwaniu inspiracji na nowy materiał, natknąłem się na jedną z Biedronek w drodze na orbitę Saturna. Pomyślałem, że zrobię wam listę 10 najsmaczniejszych produktów z tego pudła z jedzeniem zwanego supermarketem. I nie, nie tak wygląda moja codzienna dieta, ale jak mam ochotę na coś takiego, wiecie, s'il vous plaît, la ni zdrowe z Biedry, to na pewno sięgam po te produkty. Zapraszam. Czosnkowa bagietka z Biedry. Czosnkowa bagietka z Biedry to nic innego jak czosnkowa bagietka z Biedry. Jest pyszna, niekiedy nawet przepyszna. Nagrzewamy piekarnik do 180 stopni Kelvina Kleina i obserwujemy, jak pyszne masełko czosnkowe rozpływa się po bagietce, że aż pupcie lizać. Bagietka jest idealna na każdą okazję, na każdą porę roku, na każde przyjęcie, na każdą apokalipsę zombie. A teraz spójrz, jeżeli nie masz pieniędzy, a chcesz zabrać dziewczynę do ekskluzywnej restauracji na jakiegoś homara francuskim cieście, to wszystkie składniki możesz zastąpić czosnkową bagietką z Biedry. Wszystkie negatywne emocje możesz zastąpić pozytywnymi wraz z czosnkową bagietką z Biedry. Stosunkowo jest też dość tania, bo może z 3-4 ziko ona kosztuje, więc każdy może sobie pozwolić na tą ambrozję podniebienia, jaką zapewnia nam czosnkowa bagietka z Biedry. Bo teraz zadaj sobie jedno ważne pytanie. Czy to właśnie nie moment, w którym zajadałeś się czosnkową bagietką z Biedry, nie był najpiękniejszym momentem w twoim życiu? Zeskroluj sobie też na dół, jeżeli jesteś nowy na kanale i kliknij przycisk subskrybuj w celu otrzymywania notyfikacji o świeżych filmach, bo mam wrażenie, że ten przycisk obok kanału to za mała sugestia. Numer 2. Kurczaki panierowane z Biedry. Kurczaki panierowane z Biedry to taki całkiem niegłupi odpowiednik kurczaków z KFC, a jak wiadomo, KFC odpowiada naszym podniebieniom podobnie jak soczysty żeli pariechom każdego ranka. Konsystencja wszechmaterii w daniu głównym jest tak wyborna, że możemy je konsumować zarówno z mikrofali, jak i z piekarnika. Panierka delikatnie pikantna, choć jej proporcjonalność w stosunku do mięsa trochę za duża. Ale nie jest też tak, że mięso jest mało, bo jest w sam raz. Mięsko również jak najbardziej w pyte i w mixtape z frytyczkami i suróweczką, niebo w gębie i motylki w brzuchu. Polecam do tego kole zera, potem szczere chęci, żeby dziada z siebie wypocić. Numer 3. Zapiekanka z pieczarkami. Mówimy rzecz jasna o tej z działu pieczywa i co warto grubą linią podkreślić, trzeba, po prostu trzeba ją spróbować prosto z piekarnika, bo to jest po prostu odlot w czeluściach podniebień. Dlatego jak zdarzy wam się być z rana gdzieś w Biedronce, to polecam pierwsze co to zajrzeć, czy jeszcze cieplutkie, bo czasami podają takie cieplusie prosto z czeluści smażenia. Nie wygląda to dość smakowicie na zdjęciu, trzeba przyznać, ale nie oceniaj książki po okładce, tak jak nie oceniaj moich zabawnych filmików na podstawie miniaturki i głupiego tytułu. Polecam ogólnie jeść je bez keczupu, ale jak jesteś fanatykiem zapiekanki z pieczarkami z Biedronki polaną keczupem, to jak najbardziej full toleration z mojej strony. I wiedz, że zawsze możesz liczyć na wsparcie z mojej strony. Polecam konsumować tylko te z pieczarkami, jeżeli preferujesz bardziej te z szynką, to płoń w piekle. Pamiętaj również, że mówimy tu o tych zapieksach, które leżą przy bułeczkach, nie żadnych mrożonkach. W ogóle polecacie jakąś dobrą mrożoną zapiekankę? Serio, dawno nie jadłem jakiejś takiej wypasionej mrożonej zapiekanki. Może pizze są, to wiem, ale jakoś nigdy na lepszą zapiekankę nie trafiłem. Numer 4. Lasagna z Biedry. Odkąd pamiętam, lasagna z Biedronki, niezależnie od opakowania, rozpierpapier membrany w drodze mlecznej. Ta papka góry mięcha, kilo sera, polane to wszystko z sosem, to wszystko tak idealnie ze sobą zlepione, że powinno to dostać pokojową nagrodę Nobla w dziedzinie kwintesencji smaku. Teraz jeszcze takie wielkie placuchy z tego sprzedają, że chyba musimy w podzięce wylizać stopy właścicielowi Biedronki. Wszyscy razem, w zgodzie z demokracją. Osobiście lubię delikatnie przypieczoną, podobnie z resztą ekipy. I co? Masz z tym problem? Ja przynajmniej spełniam swe marzenia, jak mam ochotę na delikatnie przypieczoną, to sobie taką robię. A ty jak tam? Dalej pyry z gównem i schabowy co niedzielę? Numer 5. Serki skyr. Serki skyr zaraz obok zupek chińskich są największym dobrodziejstwem ludzkości. Jak to mawiał kiedyś Makłowicz? Skyr jest zajebisty. Mój ulubiony jest z jagódkami miamiami. Taka słodka, malutka jagódka ukryta gdzieś w serku i w kompozycji z tą masą mleczną. Weź się, bo
Zaraz pójdę do Biedry i kupię ze Skyr. W ogóle jeszcze nie kończymy, ale możesz na chwilę zastopować film i napisać listę swoich ulubionych rzeczy z Biedronki. Lol. Skyr zaszczycił nas jeszcze swoją obecnością w takiej oto buteleczce w formie płynnej. I jeżeli mowa o całowaniu stóp właścicielowi Biedronek, to co mam powiedzieć o tym, co wypuścił ten eliksir aniołów? Że jest dobroduszny, że jest przedsiębiorczy, że daje nam wszystkim euforię mlecznego szczęścia? Poważnie, pośród wszystkich tych serków, jakie wyprodukowano, to właśnie Skyr jest tym najbardziej konkretnym. Mam w sobie chyba wszystko. Jest niczym pudzian. Albo dobra, daruję to sobie. Ale wiecie, jak to mówiła Claudeliza, 2 złote. Czym jest dla ciebie 2 złote, które możesz wydać na serek Skyr? Chociaż one chyba więcej kosztują. Numer 6. Cebula. Cebule, podobnie jak ogry, mają warstwy. Cebula ma warstwy. A co ma w sobie cebula z Biedronki? Otóż legendarna cebula z Biedronki nie tylko jest cebulą w postaci warzywa. Jest też świętą relikwią naszej polskości i legendarnym orężem polskich królów. Dotykana przez tysiące Polaków, wyprodukowana dla hipermarketów sieci Biedronka. Zapamiętaj więc, drogi widzu, jak cebula, to tylko z Biedronki. A teraz pora na dowcip o cebuli. Wchodzą dwie muchy do baru. Poproszę na obiad 2 razy gówno z cebulą. Tylko poproszę mało cebuli, żeby z gęby nie śmierdziało. Numer 7. Smoothie firmy Vital. Jakbym miał wymienić, co cenię sobie w życiu najbardziej, byłyby to gorące kobiety, zdrowie młodzieńca i bajeczne smoothie firmy Vital. Każdy ze smaków zaskakuje nas czymś innym i lubię sobie tak na śniadanie łyknąć takiego jednego 750 ml. Mi osobiście taka bomba węgli z rana nie przeszkodzi, wręcz przeciwnie, czuję się po takim smoothie, jakbym znowu miał 40 lat, a może nawet i mniej. Numer 8. Donaty. Jak okrutnym człowiekiem bym był, jakbym zapomniał o donatach z Biedry. Donaty są najcudowniejszą potrawą wyprodukowaną przez elfy. Są płezabawnie kolorowe, płezabawnie okrągłe, prawie tak jak wyobraźnia potworków produkujących podusie. Posypane płezabawną posypką, która nie za słodka, nie za gorzka, taka w sam raz na melanż z donatem w roli głównej. Co ciekawe, historia smażenia donatów sięga XIX wieku i rozpoczyna się w Stanach Zjednoczonych, więc pamiętaj, że jedząc donata, przyczynia się do budowania historii donata w świecie historii świata. Były, a właściwie dalej chyba są też donaty ekipy. Smaczne doprawda, ale wiecie jak jest. Ekipa to gówno. Numer 9. Masło orzechowe. Masło orzechowe jest jednym z tych produktów, które w zasadzie za każdym razem kupuję, jak się mi ono skończy. I szczerze wolę takie smakołyki, niżeli Nutellę, którą jak najbardziej wielbię, ale masło orzechowe bije na cyce. Wielkie jak donice, więc żegnaj Nutello, Donatello. I trzeba przyznać, że Biedronka nas tutaj nieźle rozpieszcza, bo jak pamiętam, mamy 3 rodzaje kremów w bardzo podobnych cenach. Nie mam swojej ulubionej, odkąd pamiętam, zawsze kupuję co innego. Polecam każdemu jeść masło orzechowe, będziecie mieć twarde orzechy. Numer 10. Zupki chińskie i ich przerażająca historia w poprzednim odcinku na kanale. Tutaj macie adnotację, zapraszam serdecznie, bo to jest bardzo historyczny odcinek.